Czy możemy to zmienić? Oczywiście. Możemy zawsze to zrobić. Kiedy tylko podejmiemy decyzję. Ale jak wiecie, przez całe wieki uczono nas, ciskano nam, że inni wiedzą lepiej. Wszelkie autorytety wiedzą lepiej. A dlaczego? Dlatego, bo wiedza, którą posiadamy, jest ukryta w nas samych. Zadbano o to już nie tylko, że nie potrafimy tego zrobić, ale zadbano o to, że nawet nie wiemy, że to posiadamy. I tu znowu paradoks, który rządzi całym wszechświatem. Jest to bardzo proste, a jednak bardzo skomplikowane. Oczywiście wszystko zaczyna się od nas samych. Możemy mówić o tym w różny sposób, ale jedno jest pewne. Najważniejszym czynnikiem, który egzystuje w całym świecie, od którego się wszystko zaczyna, od którego zaczyna się jakakolwiek pozytywna zmiana, to jest, co było przez długie wieki wielkim tabu, o czym się nie mówiło. A przecież jest to nasz podstawowy cel, jakim jest miłość, miłość bezwarunkowa. Ona otwiera wszelkie bramy. I może czasami widzimy te drzwi, i chcielibyśmy je otworzyć, ale jest jeden wielki problem. Zagubiliśmy klucz do tej drzwi. Gdzie jest ukryta nasza wszelka wiedza, wszelkie doświadczenie sprzed tysięcy lat. To wszystko, co mówią o historii, było widziane naszymi własnymi oczyma. I mieliśmy szansę doświadczać tego w przeróżny sposób. Problem polega na tym, gdzie jest ten klucz? Gdzie on pozostał?
I myślę, że podczas właśnie tych podróży, wiedząc o tym wszystkim, co się dzieje wokół nas, co właśnie oglądając ten program widzicie, co ten program uzmysławia wam, to jest właśnie to. Poszukiwania klucza do prawdy. Dlatego teraz poproszę was o to, abyście postanowili pójść dalej. Czyli w głąb siebie. Do tego miejsca, wszystko jest możliwe. Gdzie jest cała ukryta wasza wiedza. Ta cała wasza prawda oświeci, ale nie tylko. Tam jest ukryta cała prawda o was samych. Jacy naprawdę jesteście. Dlatego dzisiaj jeszcze raz popłyniemy w ten inny świat, aby zadać sobie jedno bardzo ważne pytanie, które przybliży nam siebie samego. Ale przedtem musimy się odpowiednio do tego przygotować. A więc teraz poproszę cię, usiądź bardzo, bardzo wygodnie. Tak bardzo wygodnie, jak tylko potrafisz. Proszę cię jeszcze o to, abyś nie krzyżował rąk, ani nóg, a także o to, abyś zdjął, jeżeli używasz okulary. Nie będą ci one potrzebne w tej podróży. W tej podróży masz wspaniały wzrok. I wspaniałe zdrowie. Nic ci nie dolega. Kiedy siedzisz już tak bardzo, bardzo wygodnie, proszę cię, abyś delikatnie zamknął oczy. Zrób to właśnie teraz.
wspaniale. Poczuj, że gdy zamknęłeś swoje oczy, zmieniły się twoje odczucia. Weź teraz bardzo głęboki, relaksujący wdech nosem. Przytrzymaj. Przytrzymaj jak najdłużej potrafisz. A teraz poproszę cię o delikatny wydech ustami. Wspaniale. Weź jeszcze jeden, bardzo intensywny wdech nosem. Przytrzymaj. Przytrzymaj jak najdłużej potrafisz. A teraz bardzo delikatny wydech ustami. Poczuj, jak każdy taki oddech rozluźnia cię coraz bardziej i bardziej. Poczuj to, proszę cię. Poczuj to właśnie teraz. Poczuj, jak ta muzyka, delikatna muzyka, rozluźnia cię coraz bardziej i bardziej. Wspaniale. A teraz poproszę cię, abyś wziął jeszcze jeden bardzo głęboki, intensywny wdech nosem. Przytrzymaj. I jeszcze, i jeszcze. Jak najdłużej potrafisz. A teraz delikatny wydech ustami. Czujesz się coraz bardziej zrelaksowany i rozluźniony. Czujesz, jak energia rozluźnienia przepływa przez całe twoje ciało. Począwszy od twoich stóp, poprzez twoje nogi, tors, dochodząc powoli do twojej głowy, rozluźniając jednocześnie mięśnie twoich policzków, ust, rozluźniając wspaniale mięśnie twoich oczu, aż po czubek twojej głowy. Jesteś wspaniale rozluźniony. Poczuj to. Poczuj to dogłębnie.
pięknie. Gdy jesteś już tak rozluźniony, przygotowany do swojej następnej podróży, poproszę Cię teraz, abyś poczuł, przy Twojej ręce przycisk. Jeżeli go czujesz, to za moment poproszę Cię, abyś go przycisnął. I w ten sposób wyłączysz z pracy swój komputer. A więc, kiedy kliknę palcami, Ty zrobisz to, o co Cię prosiłem chwilę temu. Przycisnęłeś przycisk. Twój komputer już Ci nie przeszkadza. Jest wyłączony. W tym świecie, w którym teraz masz egzystować, on Ci jest w ogóle niepotrzebny. Ponieważ masz wielką mądrość, do której możesz mieć dostęp. To tylko Twoja decyzja, czy chcesz z tej mądrości skorzystać. Za chwilę znajdziesz się w miejscu, gdzie będziesz tylko Ty sam. Wokół Ciebie nie będzie nic. Pełna pustka. Nie ma niczego, co by mogło zwrócić Twoją uwagę. Wszystko jest okryte jakby delikatną mgiełką wokół Ciebie. A Ty jesteś w środku tej rzeczywistości. I za chwilę zadasz sobie pytanie, które powinni się zadać na samym początku . Czy znam siebie? Czy znam tą istotę o takim imieniu i nazwisku, które są nieważne w tym świecie, w którym w tej chwili przebywasz? W tym świecie, w którym teraz przebywasz, jesteś tylko i wyłącznie duchem. Nie masz ciała. A więc nic nie może Cię boleć, nic nie może Ci dolegać i dokuczać. I wokół Ciebie, tak jak mówiłem wcześniej, jest tylko totalna pustka otoczona delikatną mgiełką. Kim jestem? Kim jestem tak naprawdę we wnętrzu siebie? Na to pytanie postaram sobie odpowiedzieć właśnie teraz.
Dlatego zostawić się z tym pytaniem na parę minut, a Ty sięgniesz do swojej największej mądrości, jaką posiadasz. I tam otrzymasz swoją odpowiedź. A więc życzę wspaniałej podróży. Podróży do siebie samego. Thank you.
Jak się teraz czujesz? Czy widzisz siebie w wszystkich sytuacjach, w ważnych sytuacjach w twoim życiu? Czy widzisz siebie, że byłeś teraz sobą? Czy odgrywałeś tylko jedną z ról? Jak aktor na scenie? Czy potrafiłeś być sobą? W ważnych momentach twojego życia. Jak się czułeś? Jakie miałeś odczucia? Jakie emocje tobą kierowały w tym czasie? Przypomnij to sobie wszystko. To jest ważne. Czy potrafiłeś być sobą? I jak się czułeś, kiedy nim byłeś? Czy nie byłeś szczęśliwy, zadowolony z siebie? Przypomnij to sobie. To jest bardzo ważne dla twojego życia, dla jakości twojego życia. Dlatego proszę cię, nie zbagatelizuj sobie tego pytania. Za chwilę wrócisz z powrotem do tej rzeczywistości. Bogatsze o to doświadczenie i bogatsze o odpowiedź na to pytanie, które zadałeś się sobie w momencie, kiedy wyruszałeś w podróż. Już za moment, już za chwilę. Poczujesz, jak ta rzeczywistość powoli od ciebie odchodzi, odpływa. A ty natkniesz się znowu na przycisk swoją ręką, swoją dłonią i za moment, gdy kliknę palcami, przyciśniesz przycisk i włączysz na powrót swój biologiczny komputer. Zrób to teraz. Przyciśnij przycisk. Na powrót twój komputer pracuje. Chociaż dalej jesteś bardzo spokojny, zrelaksowany. To już za chwilę. Będziesz miał tysiące myśli w głowie. Dlatego, bo twój komputer, biologiczny komputer,
musi cały czas pracować. Taka jest jego funkcja. Tak został zaprojektowany. Powoli twoje ciało wraca też do normy. Wszystkie swoje funkcje a więc ciśnienie, puls i pozostałe powoduje, że wracają do normy. A ty, kiedy cię poproszę, otwórz oczy i wróć do tej rzeczywistości, zrobisz to. Jeszcze moment relaksu i za chwilę otworzysz oczy, zrelaksowany, rozluźniony, pełen energii. Informacji o sobie sama, które przyniosłeś z tej innej rzeczywistości. A więc proszę cię, otwórz oczy. Jesteś już na miejscu. Znowu siedzisz na swoim fotelu, w krześle. I znowu jesteś w tej trójwymiarowej rzeczywistości. Nie wiem jak ty, ale ja kiedy wracam z takich podróży, robię to bardzo niechętnie. Ponad wszystko kocham spokój i równowagę wewnętrzną. Bo myślę, że te aspekty, właśnie te aspekty, są dla nas normalne. Jeżeli udało ci się coś dowiedzieć o sobie samym, to wspaniale. Poczyniłeś jeden krok do tego, aby poznać siebie. A to już jest jeden krok do przodu, aby znając siebie, pokochać siebie zaakceptować siebie takim, jakim jesteś. A wtedy zobaczysz, przekonasz się. Gdy będziesz miał kontakt z innymi ludźmi, oni na ciebie będą patrzeć całkiem inaczej. A kiedy będziesz emanował miłością do siebie, tą miłością bezwarunkową, bo komu jak komu, sobie warunków nie postawisz, to przekonasz się, że ci ludzie będą do ciebie ciągnęli jak do miodu. A dlaczego?
bo będziesz tą miłością emanował wokół siebie i to ich będzie przyciągało, bo oni poszukują tego, co ty już będziesz miał. Co będzie dla ciebie normalnością, a dla nich będzie jeszcze celem poszukiwań. Zrób to. Jeżeli ci się uda to zrobić, przekonasz się, jakie to wspaniałe odczucie. I dzięki nim ty będziesz rosnął w górę coraz dalej i dalej. I w pewnym momencie okaże się, że osiągnęłeś swój cel. I będziesz mógł pójść dalej w swojej wędrówce do doskonałości, jaką zresztą jesteś, a którą na nowo musisz poznać. I to by było wszystko na dzisiaj. Życzę wam wszystkiego najlepszego w nowym tygodniu. Powodzenia. Niech ten tydzień będzie dla was bardzo radosny. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i zapraszam na wspaniałego Johna Lennona. I nie myślcie, że jesteście sami. Takich poszukiwaczy prawdy są całe miliony. Nie jesteście tylko marzycielami.